Dzień dobry Państwu, nazywam się Rafał Górski, jestem prezesem Instytutu Spraw Obywatelskich. Witam w audycji Czy masz świadomość, w ramach której rozmawiamy o sprawach ważnych dla obywateli. Wszystkich naszych podcastów można słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj! Dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem audycji Czy masz świadomość jest Michał Lubina, ekspert do spraw międzynarodowych. Dzień dobry Michale. Dzień dobry. Dzisiejsza rozmowa będzie poświęcona, czy poświęcimy ją Rosji na Dalekim Wschodzie. Co ten rosyjski niedźwiedź tam porabia? Rosyjski niedźwiedź się zorientował, że Azja-Pacyfik jest najważniejszym dla świata regionem i przynajmniej od 10 lat deklaruje, że przyszłość Rosji jest w Azji. Tyle tylko, że niedźwiedź jest jednak misiem europejskim i bliżej mu do Europy i jakby od zawsze był w Europie. Nawet jak podbijał te ogromne obszary azjatyckie, to jednak było to takie trochę drugoligowe, drugorzędne. Zawsze uwaga rosyjskich elit była skupiona na Europie, nawet jak tam głosili te wszystkie eurazjanizmy i tak dalej, to jednak zawsze właśnie euro było. Pierwszy człon był ważniejszy. No i efekt tego jest taki, że Rosjanie jakby wiedzą, że Azja-Pacyfik jest przyszłością. Mają to na takim poziomie intelektualnym przepracowane. Jak się poczyta rosyjskich intelektualistów, nie wiem, Łukianowa na przykład, czy Trinina, no to wyraźne jest ta świadomość tego, że Azja-Pacyfik to jest najważniejszy obszar na świecie. No ale co z tego, skoro serce, dusza i cokolwiek do Europy jednak tą Rosję popycha i plus ostatnio też na Bliski Wschód, no więc w efekcie mamy taki rozdźwięk między deklaracjami o ogromnym zaangażowaniu w Azji, o tym, że to jest w ogóle najważniejszy obszar, no a realnymi działaniami, które to realne działania jednak pokazują, że najważniejsza jest dalej bliska zagranica dla Rosji, potem Europa Zachodnia, a potem Bliski Wschód i ta Azja Dalekowschodnia czy Azja Pacyfik tu spada de facto na czwarte miejsce. No i to jest też takie bardzo rosyjskie. Ważną częścią rosyjskości jest rozdźwięk między deklaracjami a rzeczywistością. Także było jakieś takie powiedzenie Disraeliego w XIX wieku, premiera brytyjskiego, że Rosja ma dwie twarze, jedną azjatycką, którą patrzy do Europy i europejską, którą patrzy do Azji, no to jednak ten dwugłowy orzeł rosyjski to jednak zdecydowanie, chociaż ma dwie głowy, no to ta jednak obie patrzą w Europę, tak nawet jak mówi, że nam do Azji. No więc to efekt tego jest taki rozdźwięk. No przykładem takich wizji, które są może dość ciekawe z naszej perspektywy, to, że na przykład pojawiały się takie hasła, że może by tak stolicę przenieść rosyjską gdzieś na Syberię, czy może do Władywostoku, no ale oczywiście to zostało w sferze takiej political fiction, no i za tym szły też hasła, żeby jakoś mocniej rozwinąć ten rosyjski Daleki Wschód, tą część Rosji, czyli to, co jest za Syberią, no ale jak to mówił, to Czernomyrdin chyba mówił, że chcieliśmy jak nigdy, a wyszło jak zawsze, no więc tu trochę podobnie, tylko trochę się bardziej zaktywizowała ta polityka rosyjska w Azji, natomiast przełomu nie ma. Czyli odpuszczają na rzecz Chin te tereny? Tak, tak. W dużej mierze, znaczy obecnie tak jest. To jest tak, że jeszcze na początku XXI wieku, pierwsza dekada, to był takie ambicje, bo to wtedy jeszcze był czas, kiedy po pierwsze były ceny ropy dość wysokie, a więc i wpływy do budżetu były wysokie. I co więcej, wówczas ta pierwsza dekada to było takie przekonanie ekipy Putina, że no Rosja jest teraz potężna, Rosja powraca na swoje miejsce, i że teraz dogoni i przegoni, mówiąc nieśmiertelnym porównaniem Chruszczowa, Zachód, no i będzie znowu mocarstwem. No a potem przyszedł kryzys w 2008 roku, potem kolejne problemy, no i wyszło jak wyszło. Tak? No i wiemy, że tak nie jest. No i właśnie w tej pierwszej dekadzie Rosja miała takie
przekonanie, że jakkolwiek rozwijać relacje z Chinami trzeba, bo to największy partner azjatycki i w ogóle drugie najważniejsze państwo na świecie, ale jednak nie należy dać się tym Chinom w tej Azji tak zmarginalizować. W efekcie no Rosja tu walczyła, starała się coś ugrać na Półwyspie Koreańskim, udało jej się do rozmów sześciostronnych zostać włączoną, próbowała z Japonią się porozumieć, z Indiami rozwijała relacje, co więcej Putin zaczął jeździć na szczyty różnych organizacji i innych forum azjatyckich. Z takich moich ulubionych przykładów to było, jak Putin, czy szerzej rosyjska dyplomacja twierdziła, że Rosja podziela sposób ASEAN. Sposób ASEAN to jest, czyli Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej, to jest zasadniczo, opiera się na 5 zasadach pokojowego współistnienia. No i tam jest między innymi nieingerencja w sprawy wewnętrzne, nieagresja, poszanowanie integralności terytorialnej i suwerenności. No i teraz Rosja mówiąca, że no tak, podzielamy te wartości, tak, pokojowe współistnienie, o przede wszystkim, tak, no nasze po prostu, nie rosyjskie. No to przecież to kuriozum było, nie? To było kuriozalne sformułowanie. Natomiast no kryła się za tym jakaś ambicja właśnie, żeby coś więcej ugrać. No i to jest mniej więcej ambicja, która właśnie trwała przez pierwszą dekadę XXI wieku, a potem przyszedł kryzys, potem z kolei była Ukraina i w efekcie plus spadek cen ropy. No i to doprowadziło do sytuacji, że ta polityka rosyjska, ona przeszła z takiej postawy nie damy się zmarginalizować Chinom do postawy no trudno. Już jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. W efekcie Rosja będzie w takim razie, no okej, jakby to Chiny będą najważniejsze w Azji, no i skoro nie bardzo się udaje w tych innych krajach, no bo to nie zdążyłem powiedzieć, że to już nie tylko kwestia tych kryzysów, o których tu wspomniałem, ale też to, że tak realnie to się niewiele udało tej Rosji. Ani z Japonią jej się nie udało, bo z Kurylami nie udało się porozumieć, to stoi dalej, ta kwestia jest dalej osią w gardle relacji japońsko-rosyjskich, ani z Indiami, bo Indie w międzyczasie jednak się przechylają bardziej w stronę amerykańską. No nie jakoś bardzo, bo one dalej tak okrakiem na barykadzie siedzą, no ale jak już z kimś, to jednak bardziej z tą Ameryką, bo Chiny za mocne. W efekcie no z tymi Indiami też nie bardzo, to broni sprzedają i tyle. Z tą Azją Południowo-Wschodnią no to też sprzedaż broni plus turyści, tak? To dwie rzeczy i tyle. No więc w Korei też nie do końca, no bo przez tą Koreę Północną nie da się w zasadzie żadnych długofalowych jakichś projektów integracyjnych tam zastosować, więc te pomysły rosyjskie o gazociągu czy o kolei no nie wyszły, no bo Pjongjang czy Fenian jest po prostu nieprzewidywalny i w efekcie to się nie udaje. No więc wszędzie w tych obszarach no Rosja ponosiła mniej lub większą porażkę, albo przynajmniej brak sukcesów. No i w efekcie to w połączeniu właśnie z kryzysem gospodarczym światowym, później z Ukrainą, z innymi problemami, to prowadziło Rosjan do bardzo racjonalnego podejścia, mianowicie, że skoro jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, no skoro nie ma się tego, co się chce, czyli żeby być jakąś ważnym krajem istotnym w Azji, no to trudno, to w takim razie ugrajmy maksymalnie dużo, będąc młodszym partnerem Chin. I efekt tego jest taki, że właśnie w ostatniej dekadzie mamy taką wyraźną politykę rosyjską, w której Rosja, nie mówiąc tego, bo Rosja jest bardzo dumnym krajem i ten element taki godnościowy, tożsamościowy, mocarstwowy jest bardzo istotny w jej polityce, zarówno dla legitymizacji władzy, jak i być może w ogóle dla charakteru narodowego, no Rosja oczywiście nie mówi tego, że jest młodszym partnerem Chin, ale jest nim de facto w Azji. W efekcie Rosja właśnie stara się maksymalnie uzyskać coś dzięki Chinom. Czyli jakby coś tam Chiny im tam rzucą, jakiś ochłap, no to dzięki temu Rosja może to uzyskać, ale tak naprawdę nie jest to jakaś sytuacja szczególnie niedobra dla Rosji, dlatego że no te nawyki rosyjskie, patrzenia do Europy,
zajmowania się sprawami europejskimi, czy to bliskiej zagranicy, czy Europy Zachodniej, no a ostatnio plus Bliskim Wschodem, no to one są jednak silniejsze. W efekcie one jakby, może nie naturalne, bo tu trudno mówić o naturalnym tym, ale w jakiś taki bardzo typowy dla Rosji sposób, no te zainteresowanie rosyjskie jednak w stronę Europy kierują. No i to pasuje w pewnym sensie Rosji, no bo tak, ma spokój na Dalekim Wschodzie, dzięki relacji z Chinami jest to stabilna relacja. Co prawda Chińczycy na niej zyskują więcej, ale Rosja też coś zyskuje. No ujdzie. No w efekcie mogą koncentrować swoje siły na najważniejszych dla siebie sprawach gdzie indziej, a tutaj mają zabezpieczone tyły. W efekcie ten układ nie jest idealny, ale jest akceptowalny. No i w efekcie jest też dość trwały, bo to już trochę trwa. W efekcie to się w ten sposób toczy. No, tak jak powiedziałeś, Rosja nie jest ważnym krajem w Azji, ale czy nie jest języczkiem uwagi na mapie globalnej w konflikcie między Chinami a Stanami Zjednoczonymi? No na pewno by chciała być. To znaczy, no chciała być tym tak zwanym swing state, czy to jest oczywiście określenie amerykańskie, tak? No, ale ponieważ po angielsku state to jest zarówno może być stan, jak i państwo, no to jest w politologii stosowane również do krajów. No rzeczywiście, że jakby był globalny konflikt, to wtedy, no to jest ta cała narracja o odwróconym manewrze Nixona, tak? Że tak jak ZSRR odwrócono Chiny i w efekcie, znaczy za Nixona odwrócono Chiny i w efekcie okrążono de facto Związek Radziecki, teraz może być odwrotnie. I okej, jakby w jakimś stopniu rzeczywiście ma to sens. To znaczy to ma sens militarnie, dlatego że no Rosja zdecydowanie jest wciąż drugą armią świata i wciąż jest potęgą i oczywiście jakby był jakiś potężny konflikt globalny, no to w tym momencie lepiej mieć ją po swojej stronie albo chociaż mieć neutralną. Jakby, więc tak, jakby coś jest na rzeczy. Ale znowu nie przesadzałbym z tym. Głównie dlatego, że no przynajmniej na razie żadna ze stron nie chce III wojny światowej. Co więcej, no raczej robi też wiele, żeby nie było tej III wojny światowej. Raczej amerykańsko-chińska rywalizacja jest rywalizacją gospodarczą, czy to handlową, czy technologiczną. I teraz jeżeli pole rywalizacji czy starcia amerykańsko-chińskiego jest polem gospodarczym, to bardzo źle dla Rosji. Dlatego, że tak naprawdę Rosja historycznie, tradycyjnie była zawsze silna w dwóch sferach, to znaczy w sferze polityczno-dyplomatycznej. No, Rosja zawsze miała świetną dyplomację i była w stanie grać powyżej swojego poziomu oraz w sferze wojskowej. Dlatego, że no jak jest wojna, no to w tym momencie wojna w sensie realna, militarna, wojskowa, to w tym momencie oczywiście prymat polityki nad gospodarką i decyduje armia. No więc w tych dwóch sferach Rosja jest silna. Natomiast Rosja jest zawsze słaba gospodarczo. To jest, jak złośliwi mówią państwo, w stanie upadku od 300 lat. Natomiast no, zbudowało przynajmniej dwa imperia w międzyczasie. Nie? Więc w tym momencie, jeżeli jakby tłe, jakby jeżeli rywalizacja amerykańsko-chińska toczy się na polu gospodarczym, no to wtedy ta Rosja nie jest aż tak potrzebna. Dlatego, że tak na dobrą sprawę no, niewiele ma do dodania, no bo jak to jest zresztą złośliwe rosyjskie powiedzenie, że Rosja tak gospodarczo to jest taka Nigeria ze śniegiem. Nie? Że tak naprawdę to jest obszar, który no, gospodarczo niewiele daje. Tak? To, nie wiem, czy to już tu mówiłem w trakcie tych naszych rozmów, ale no, w Rosji jest ogromny drenaż mózgów. Kto może, to ucieka na zachód. Jest taki cytat jednego z noblistów rosyjskich, który dostał Nobla z fizyki, który zapytany, co by sprawiło, żeby wrócił do Rosji, odpowiedział: reinkarnacja. Więc to pokazuje, jakby jak się jest spoza ekipy Putina, czy szerzej tej całej grupy, no to nie jest to jakoś super. W efekcie no i gospodarczo no Rosja de facto no, zaplecza surowcowe, czy Zachodu, czy Chin. No oczywiście ekipa Putina na tym zarabia, no bo to oni te
tym obracają. Natomiast no, w takiej jednak dzisiejszym starciu wysoko uprzemysłowionych gospodarek, no to nie jest to jakaś ta Rosja, nie jest jakaś szczególnie istotna. No, można te surowce też z innych miejsc wziąć, więc w tym momencie to już z takiej perspektywy, to już dużo bardziej Indie są takim swing state. To czyli w tym momencie jakby ten odwrócony manewr Nixona, on nie, no jakby przy obecnym jakby toczącym się obecnie logice, czy logice, która ten konflikt popycha, no on nie ma za bardzo szans na to, żeby się ziścić, dlatego że no nie ma po co odwracać tą Rosję. No ona jest zbyt mało ważna. Natomiast oczywiście, gdyby doszło do jakiegoś konfliktu, żeby naprawdę zaczął się konflikt zbrojny, no to wtedy zmienia to postać rzeczy. Ale dopóki jest pokój, no dopóty Rosja ma raczej mało do zaoferowania światu. W tym momencie spada z tej drugiej czy trzeciej pozycji jako kraju na świecie, no tak pod dziesiąte. Więc dlatego módlmy się o pokój, tak? To jakby pokój jest bardzo istotny w tym momencie. No dobrze, a gdybyś się miał zamienić w doradcę Rosji, prezydenta Rosji, załóżmy na chwilę, że jest taka sytuacja, to co byś doradzał, żeby ten Bliski Wschód, raczej ten Daleki Wschód stał się dla Rosji wzmocnieniem? Czy masz świadomość? Dostarczamy ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich, wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. No i to jest, odpowiedź na to pytanie jest dość prosta, ponieważ ona się często przewija w rosyjskich analizach. Żeby to uczynić, jakby Rosja bez Syberii i rosyjskiego Dalekiego Wschodu jest tylko przedłużeniem Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. W efekcie to, co tworzy przyszłość Rosji w Azji, to jest właśnie to, co na wschód od Irkucka, czyli kawałek Syberii Wschodniej i przede wszystkim rosyjski Daleki Wschód. I teraz zwróć uwagę na jedną rzecz. Jak patrzymy na mapę, to na mapę Pacyfiku, ze strony amerykańskiej mamy zachodnie wybrzeże w Stanach i w Kanadzie. To są dwa motory rozwoju Stanów i Kanady. Z kolei po azjatyckiej stronie Pacyfiku mamy Japonię, mamy Chiny, mamy Koreę. Tam też to są wszystko kraje wysoko uprzemysłowione. W przypadku Chin wschód jest, wybrzeże wschodnie jest motorem rozwoju, podobnie jak wybrzeże południowe. I teraz na logikę, czyli tak patrząc tylko na mapę, to ten obszar rosyjski też powinien być takim motorem rozwoju. To znaczy on powinien być po prostu dźwignią rozwoju, powinien cały ten kraj ciągnąć za sobą, a tymczasem no nie jest tak. To jest jednak obszar, który jest no dość zapóźniony. Ja pamiętam, że jak byłem pierwszy raz na rosyjskim Dalekim Wschodzie w 2006 roku, to już wtedy było dla mnie szokujące, jak przekraczałem granicę rosyjsko-chińską, to, że po stronie rosyjskiej były puste pola, nic, takie wielkie nic, nie? Jak okiem sięgnął po horyzont nic. Jedzie się tam z Czyty, wtedy jechałem do Mandżuli, to z Czyty się jechało, nie wiem, 8 godzin czy 9 i tam były może dwie wsie, w których to dwóch wsiach były porozwalane budynki i tyle. No i przejeżdża się granicę i mamy mini Manhattany po stronie chińskiej. To znaczy ogromne miasta, które się rozwijają i to było w 2006 roku. A teraz rok temu znowu byłem na rosyjskim Dalekim Wschodzie i było tak samo, w sensie nic. Dalej nic, znaczy to logiczne, było nic, nie, dalej jest nic, nie? Także pewna konsekwencja jest zachowana, tak? Jakby nie było, nie ma, nie będzie, tak? Natomiast po stronie chińskiej, no to jest jeszcze większy rozwój. No ja pamiętam Harbin, w tym 2009 roku byłem w Harbinie pierwszy raz, no to było takie sobie prowincjonalne miasto, dość siermiężne, bym powiedział, a dzisiaj jest to całkiem porządna metropolia. Naprawdę bardzo się rozwinął Harbin przez te lata
I to po prostu widać, jak przez te lata, przez te prawie no, 13 lat, tak, to przez te 13 lat jakby Chiny jeszcze bardziej poszły do przodu, a Rosja stoi w miejscu. Jak się jedzie koleją transsyberyjską, to bardzo dobrze to widać, dlatego że no, na wschód od Nowosybirska, no to jest wielkie nic, tak, do Chabarowska. Chabarowsk jest pierwszym miastem, które wygląda w miarę wielkomiejsko. Władywostok nawet bardziej, ale Władywostok też. Jak patrzeć z punktu widzenia prowincji rosyjskiej, to Władywostok się wydaje w ogóle wow, wspaniały. Ale mi ten Władywostok to tak przypomina taki bieda Hongkong. Jakby, no, jakby z punktu widzenia tej Syberii, no to naprawdę nieźle. Ale jak się to porówna do Hongkongu, do Szanghaju, no z czym do gości? No, w ogóle oni w Władywostoku się lubią z San Francisco porównywać. No, mają poczucie humoru chłopcy, tak? Także to jest wyraźne, że ten obszar jest strasznie zapóźniony. Ten obszar jest tak naprawdę kulą u nogi Rosji, zamiast być jego motorem rozwoju. Więc w tym momencie, jakby jeśli by Rosja naprawdę poważnie podchodziła do swojej przyszłości pacyficznej, azjatyckiej, to powinna władować ogromne pieniądze centralne, a Rosja te pieniądze ma, tylko kwestia jak je alokować. No więc powinna władować ogromne pieniądze w ten region, żeby go uczynić motorem rozwoju dla całego kraju, bo jak nie, to dalej będzie tak jak jest, a jest obecnie tak, że właśnie jest to wielkie nic i z tego wielkiego nic Chińczycy biorą co mogą, czyli przede wszystkim drewno, to nie licząc surowców, tak? Natomiast na przykład wyrąb drewna jest taką rzeczą, która jest bardzo, bardzo wyraźna. W efekcie jest to obszar eksploatowany, tak niemalże neokolonialnie przez Chińczyków, no który de facto zamiast generować rozwój, no to jest jeszcze jest deficytowy. A z czego wynika, że to wygląda tak, jak opisujesz? Czyli zasadniczo jakby model gospodarczy Rosji polega na tym, że no w różnych regionach, w jednych bardziej, w drugim miejscu są jakieś surowce naturalne. No i teraz, ponieważ jest scentralizowany budżet, no to te surowce sobie płyną i za nie Rosja otrzymuje pieniądze, a w zamian, ale płyną do Moskwy. I Moskwa dalej rozprowadza środki po regionach. No i jakby z punktu widzenia regionów, jakby na przykład rosyjski taki wschód miał autonomię, to byłby jego sytuacja gospodarcza byłaby dużo lepsza. Ale tak, te wszystkie jego dobra z ziemi, dobra naturalne, które ma, są konsumowane tak naprawdę przez Moskwę, tudzież przez inne rzeczy, albo przez inne biedniejsze regiony. W efekcie to się nie opłaca jakby temu regionowi, no ale oczywiście mamy bardzo silną centralizację w Rosji, więc tu się nic nie zmieni. Natomiast to po prostu polega na tym, że musiałaby się zmienić jakby myślenie o państwie z mniej moskwocentrycznego, dlatego że no jakby Rosja ma takie myślenie, w którym Moskwa jest jak państwo pierwszego świata, a reszta jest jak państwa trzeciego świata. No i efekt tego jest taki, że właśnie Moskwa jest imponującym miastem, które naprawdę robi duże wrażenie, no ale a Podmoskowie nieźle, Petersburg nieźle, no a dalej gorzej. No i jakby to oczywiście pasuje elicie skupionej w Moskwie. No tyle tylko, że to nie jest zbyt korzystne dla reszty kraju. No stąd te pomysły, żeby może przenieść stolicę, bo stolica byłaby wtedy motorem rozwoju, no ale oczywiście jest to political fiction, dlatego że, no, że Rosja to jednak nie jest Australia czy Kanada, w której się tego typu rzeczy dało zrobić. Nawet nie jest Kazachstanem, w którym przeniesiono stolicę do Astany, która no, jest dość pokraczna, ale jednak powoduje pewien rozwój tej części kraju. Więc to jest oczywiście nie do zrobienia. Natomiast no, bez jakiegoś poważniejszego podejścia do tego rosyjskiego Dalekiego Wschodu, to Rosja może tylko marzyć o odgrywaniu większej roli w Azji. No ale to ciekawe, że elity w Moskwie w 100% są tak skoncentrowane na sobie i na tym, co mają w tej chwili, a mają niewiele albo wielkie nic, a nie myślą w perspektywie czy w mapą świata i jakby tym, że Rosja mogłaby być, bo ma potencjał
geograficzny mogłaby być naprawdę liczącym się graczem. To znaczy, zgoda z drugą częścią zdania, natomiast z pierwszą nie zgadzam się, że oni mają niewiele. Moim zdaniem mają bardzo dużo, tylko w bankach szwajcarskich. No jednak, czy to lokaty, czy inne konta w bankach szwajcarskich, wille na Lazurowym Wybrzeżu, domy w Mediolanie, nieruchomości w Londynie, w Paryżu, no nie, no to są jednak, umówmy się, ważne rzeczy. I teraz to jest to, bo my mamy taką tendencję. Tak jak koszula bliska ciału, tak? Tak jest, no bo to jest tak. Rosyjskie elity z jednej strony to plują na ten Zachód i co chwilę krzyczą, że Zachód jest obłudny, demokratyczny i tak dalej, ale dzieci swoje wysyłają do szkół w Anglii czy w Stanach. Kochanki mają, utrzymują na Lazurowym Wybrzeżu, pieniądze trzymają w szwajcarskich bankach, Maybachy kupują w Europie Zachodniej, na urlop jadą do Paryża, tak? I tak dalej, nie? Więc jakby swoim zachowaniem tak naprawdę pokazują, że ten Zachód jest najlepszy. I to jest bardzo charakterystyczne, że, bo to jest ten element tożsamościowy, który nie powinien nam nigdy uciekać, nie powinien nam uciekać w analizie ludzi, jakimi niewątpliwie są elity. Więc to jest bardzo wyraźny ten element, że Rosjanie są częścią Europy, ale nie do końca są traktowani jako część Europy i sami nie do końca mają takie przekonanie, ale mają za to głęboką potrzebę udowadniania sobie, a także innym, że są Europejczykami. No i w przypadku elit ta głęboka potrzeba udowadniania no właśnie się wiąże z tym, że a tu kupują jakieś kluby w Anglii i też trzymają pieniądze na Zachodzie, bo tam bezpiecznie, nie? No bo to jakby to jest stara tradycja carska jeszcze, że dlaczego w Rosji się wytworzył taki styl nowobogacki, że zastaw się, a postaw się, że po prostu przewalali te pieniądze w jeden dzień. No bo skoro nie było prawa własności i car mógł zabrać następnego dnia, no to po co w ogóle akumulować kapitał? No to lepiej się pobawić, nie? W stopniu właśnie rosyjskim, tak? Czyli skrajnym. No więc to wciąż w nich siedzi, że w Rosji w każdej chwili ktoś może wziąć, położyć łapę na te ich majątki, które jeszcze często są z lat 90., kiedy tam różne przewały szły w stopniu niemalże powszechnym. No więc efekt tego jest taki, no że jakby oni są bardzo silnie związani z Zachodem, na który oczywiście też krytykują. I teraz mając tego świadomość, no jakby nie należy wymagać, nie należy uważać, znaczy nie, może nie należy się dziwić temu, że oni wcale nie są skłonni do tego, żeby myśleć jakimiś dalekosiężnymi kategoriami, no bo to jest tak, że my mamy takie przekonanie, że elity rosyjskie są jakoś nie wiadomo jak patriotyczne i w ogóle nacjonalistyczne, a tymczasem one oczywiście są w retoryce, na jakichś uczuciach na pewno, no ale jednak te pieniądze w szwajcarskim banku lepiej trzymać. No więc to powoduje, że gdyby oni mieli finansować w ogóle zwrot w stronę Azji, no to sami by musieli za to zapłacić, straciliby na tym, musieliby się przenieść do tego Władywostoku czy innego Chabarowska, czy gdzie by tam tą stolicę przeniesiono, no jednak potracić te wille, no daleko do Paryża, no, tam już, czyli daleko do Mediolanu, no jak tak, no to jednak byłoby zupełnie nieopłacalne. No bardzo charakterystyczne jest to, że oni mogą pojechać do Szanghaju czy do Tokio, to może być nawet ciekawe, no ale to nie jest Paryż, więc ten element tożsamościowy jest bardzo, bardzo wyraźny, więc po pierwsze element tożsamościowy, po drugie interesy elit, które jednak korzystają na obecnym układzie, bo Rosja jest junior partnerem Zachodu, też oczywiście się tym nie chwali, natomiast no, oni nad tym zarabiają na tych kontraktach z Niemcami, z Francją, z kim tam jeszcze, z Włochami, więc im ten model pasuje, a że ten model powoduje, że Rosja tak naprawdę no, nie ma za bardzo szans na to, żeby się rozwinąć jeszcze bardziej, bo ten model ma jakby automatyczne ograniczenia, no to nie jest ich problem jakby. Oni pieniądze mają, więc w tym momencie im to pasuje. Więc właśnie to takie myślenie kategoriami interesów elit jest myślę, że tu podstawowym powodem, bo to by jednak, oni by jednak na tym stracili, gdyby to rzeczywiście jakby dużo bardziej
stronę Azji. Gdyby się mieli wziąć do roboty, rozumiem. No, straciliby na tym, no. Mhm. A co na to zwykli Rosjanie? Ale zwykli Rosjanie nie mają nic do powiedzenia, nie? Tak, to jest ten. Znaczy, jakby z punktu widzenia zwykłego Rosjanina, to no to może trochę inaczej z młodym pokoleniem, natomiast starsi no to pamiętają chaos gorbaczowsko-jelcynowski, kryzys 98 roku, bardzo wyraźny, no a za Putina jednak te pensje są co miesiąc, czy wypłaty, czy emerytury, więc w tym momencie no może jest są teraz trochę mniejsze, no ale jednak jest stabilizacja. No a w Rosji to jednak albo stabilizacja autorytarna, albo chaos. No, nie, jakby innej opcji się tam nie dochowano. W efekcie z perspektywy zwykłego człowieka no jest jakby przekonanie, że zawsze może być gorzej. Ja mówię, a teraz i tak nie jest najgorzej. Więc no jakby nie widzę tutaj zarzewia wobec buntu. Oczywiście jakby wśród wielkomiejskich elit, szczególnie tych jakoś związanych z Zachodem, są tam mocne nastroje anty. No, protestowali teraz, było referendum niedawno, no, protestowali. Czy tam wcześniej w Jekaterynburgu protestowali przeciwko temu, że tam cerkiew zachapała jakąś ziemię w miejscu parku. Był park, a cerkiew se położyła łapę na to. Także są protesty oczywiście, natomiast one nie są masowe. No, jest takie powiedzenie, że to jest oczywiście zachodnia perspektywa, że żeby obalić rząd trzeba 3,5% społeczeństwa, które wyjdzie na ulicę. Ale moim zdaniem w Rosji to przynajmniej jest 10%. To nie mniej. Tak? Więc no ale nawet tych 3,5 nie ma. Więc nie wydaje mi się, żeby tutaj było jakieś zarzewie z perspektywy takiego człowieka młodego, a może nawet niekoniecznie młodego, ale jakiegoś, który chce coś zrobić w Rosji, to dużo prostszym sposobem niż protestować, próbować coś zmienić, jakoś skrzykiwać się, dużo prostszym sposobem jest wyjechać na Zachód. I tak się to kończy najczęściej. Że ci, którym się ten model nie podoba, po prostu wyjeżdżają na Zachód, a ci, którzy no, znajdują w sobie jakieś pokłady konformizmu, no to się jednak godzą z tym systemem i później oczywiście w tym systemie się pną w górę. Do jakichś granic oczywiście, ale to te dwa mechanizmy to dość skutecznie rozładowują jakby tutaj rozładowują te napięcia, z tym, że musimy też pamiętać o tym, no, że jednak reżim putinowski wszedł w taki okres neobreżniewowski, że to jest już taki bardzo podobne do breżniewowskiego zastoju. No a pamiętajmy jednak, czym się zastój skończył, tak? Że jednak w końcu doszło do Gorbaczowa, a później do upadku ZSRR, tylko to był długi proces, więc wydaje mi się, że tu może być całkiem podobnie, że to oczywiście będzie gnił ten system, no, ale będzie gnił na tyle długo, że upadnie dopiero wtedy, kiedy całkiem zgnije. Czyli z twojej opowieści to mam taką metaforę, że ten niedźwiedź to nie jest niedźwiedź taki silny niedźwiedź syberyjski, tylko jakiś taki niedźwiedź z jakiejś zachodniej kreskówki, niedźwiadek, misiu. O, ale on może być agresywny, a przynajmniej dla nas, dlatego że no, że jakby może jest w stanie być agresywny wobec jeszcze słabszych od siebie. No więc z punktu widzenia jakby no cała, no, na obszarze postradzieckim, no żaden kraj nie jest, nie licząc Pribałtyki, tak, ale to malutkie kraje, ale to żaden kraj nie jest jakoś silniejszy od Rosji albo lepiej zarządzany. W efekcie im jak najbardziej Rosja zagraża, a niedobrym elementem z naszego punktu widzenia jest to, że zamieniła się ta niepisana umowa społeczna w Rosji. Otóż jeszcze do połowy minionej już dekady, czy lat 10, to umowa społeczna była taka, że w zamian za w miarę prosperity w Rosji lud nie kwestionuje rządów Putina, autorytarnych czy miękko autorytarnych. No ale to się zmieniło, bo się prosperity zakończyło, no bo ceny ropy poszły w dół, Ukraina i tak dalej. No więc w efekcie zmieniła się trochę ta umowa społeczna i teraz tą niepisaną umową społeczną jest wielkomocarstwowy nacjonalizm wielkoruski. Zdobycie Krymu czy połajanki wobec różnych krajów, no chociażby ta wojna hybrydowa o pamięć, o
historyczna, nam wytoczona, jest tutaj tego wyraźnym przykładem, więc to są takie dawki po prostu narkotyku, które musi działki, które dostaje społeczeństwo, żeby było dalej za władzą. I moim zdaniem to jest bardzo niebezpieczne, no bo trzeba dawać kolejne dawki, nie? Żeby utrzymać jakby to poparcie społeczne. Więc moim zdaniem to właśnie tego typu kraje jak Rosja są szczególnie niebezpieczne w momencie, kiedy są słabe. Dlatego, że no jak wiemy, zwierzęta ranne bywają groźne, czy może są najgroźniejsze. Dlatego trzeba być bardzo czujnym, ponieważ właśnie po to, żeby odwrócić uwagę od problemów wewnętrznych, od strukturalnych problemów, Rosja może sobie pozwalać na różne akcje, w tym takie skierowane przeciwko nam. No, na razie się to ogranicza do tego, że nas tu oczerniają historycznie, no, ale może być gorzej. Dlatego trzeba być czujnym. Tak, trzeba być czujnym. W tym miejscu postawmy kropkę. Jaka będzie przyszłość? Pewnie do tej rozmowy o Rosji jeszcze nie raz wrócimy. Dziękuję Michale za dzisiejszą opowieść. Dziękuję serdecznie. Państwa i moim gościem był dzisiaj Michał Lubina, ekspert do spraw międzynarodowych. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj!